Witam serdecznie wszystkich widzów. Kiedy już dogłębnie przeanalizowaliśmy układ wzmacniacza Williamsona wraz z jego kolejnymi modyfikacjami, możemy rozejrzeć się po aranżacjach lampowych stopni mocy. Omówiliśmy stopień ultraliniowy, obwód ze sprzężeniem katodowym oraz cyklotrona. Ale co to jest wzmacniacz typu Williamsona? Badanie schematów wydaje się wskazywać, że jest to jedna lub druga z dwóch cech, które oryginalny układ Williamsona uzasadnia się określeniem typ Williamsona albo kombinowanego stopnia wzmocnienia bezpośrednio sprzężonego z odwracaczem fazy z dzielonym obciążeniem albo użycie kolejnych stopni gdzieś w ramach procedury stabilizacji sprzężenia zwrotnego. Reszta obwodu może być czymkolwiek. Od tamtego czasu mamy inne zestawy obwodów wzmacniaczy wraz z fantazyjnymi nazwami. W rezultacie często słyszy się rozmowę między entuzjastami, w której jeden wspomina, powiedzmy, obwód Unity Couplet, a drugi mówi, to samo co obwód Cyklotron, prawda? I żaden z nich nie wydaje się być do końca pewny, czy to te same, czy różne obwody. Wyjaśnijmy więc, że te dwa obwody osiągają ten sam cel nieco innymi metodami. Każda z nich steruje lampami wyjściowymi jako pentodami w układzie przeciwsobnym w taki sposób, że anody lamp i katody oddają równą część całkowitego kołysania, czyli zmiany punktu pracy lampy albo mocy wyjściowej. Daje to znaczne, ściśle dopasowane, ujemne sprzężenie zwrotne między stopniem sterującym a wyjściowym, dzięki czemu z natury wysoka rezystancja anodowa pentod zostaje zredukowana do dogodnej wartości w obwodzie, który jest stabilny. Następnie można zastosować konwencjonalne, ogólne sprzężenie zwrotne bez poważnych problemów ze stabilnością warunkową, często spotykaną w stopniach wyjściowych typu pentodowego, no albo przynajmniej szeroką odpowiedź częstotliwościową. Istotną cechą takiego układu jest dostatecznie szczelne sprzężenie prądów wyjściowych z obu lamp. Lampy pojedynczo nadal mają swoje normalne wysokie rezystancje anodowe. Tworząc obwód złożony, drastycznie zmniejsza się ich wynikowa rezystancja anodowa. W konsekwencji rozregulowanie balansu prądów wyjściowych może skutkować dobrze znanymi zniekształceniami zębatymi albo innymi problemami. I tutaj obwody się różnią. Obwód Unity Couplet, prawdopodobnie powinno tu brzmieć po polsku sprzężenie jedności, używany przez Macintosha ma bifilarnie nawijane uzwojenie w transformatorze głośnikowym. Prądy w dwóch sekcjach uzwojenia, jak również związane z nimi napięcia, są ściśle ze sobą sprzężone. Układ Cyklotron, używany dawniej przez Electrovoice, łączy lampy wyjściowe przez dwa identyczne zasilacze o dużej mocy, a następnie ma prosty transformator głośnikowy, którego jedyną funkcją jest przekształcenie mocy wyjściowej w celu dopasowania do obciążenia. Ogólne ujemne sprzężenie zwrotne jest również pobierane z wtórnego uzwojenia transformatora głośnikowego. Czyli jedna metoda to specjalny transformator głośnikowy i konwencjonalny zasilacz, a druga to konwencjonalny transformator głośnikowy ze specjalnym zasilaczem. Istnieje trzecia możliwość, którą można by nazwać obwodem Unity Couplet dla ubogiego. Zamiast używać drogiego transformatora głośnikowego lub skomplikowanego zasilacza, używa się dwóch niedrogich transformatorów głośnikowych i pary niedrogich kondensatorów papierowych, aby zapewnić niezbędne sprzężenie. Nazywa się to obwodem z podwójnym sprzężeniem. Ale jest jeszcze jedna odmiana Unity Couplet, dawniej stosowana we wzmacniaczach National. Zastosowany tam obwodzie lampy wyjściowe pracują tak, że jedna ma obciążenie w obwodzie anodowym, a druga w obwodzie katodowym. Zasilanie wysokonapięciowe znajduje się oczywiście między jedną katodą, a drugą anodą, podczas gdy jakiś duży elektrolityczny kondensator sprzęgający łączy drugą parę elektrod na gorącym końcu uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego. Uzwojenie pomocnicze na transformatorze głośnikowym dostarcza napięcie siatki ekranującej dla lampy, której obciążenie znajduje się na jej katodzie. Inaczej mówiąc, jak w obwodzie Cyklotron i w obwodzie Twin Couplet. Jednym celem transformatora głośnikowego jest dopasowanie obciążenia.
tym obszarze jest jeszcze jedno źródło zamieszania. Każdy z czterech omawianych przez nas obwodów ma ujemne sprzężenie zwrotne między lampami wyjściowymi typu pentodowego w układzie przeciwsobnym a stopniem sterującym. Oprócz zmniejszenia złożonej rezystancji anodowej działa to również w celu bardzo znacznej linearyzacji charakterystyk. Świadomi tego działania najwyraźniej niektórzy sądzili, że uprawnia to do nazywania tego obwodu jako obwód ultraliniowy. Przyjętym zastosowaniu ultralinear to kolejny sposób pracy lamp końcowych. Nawiasem mówiąc, sprawdziłem, jak się wymawia ultralinear po angielsku i wiem, że robię błąd. Ultralinia. Ultralinia. Tak mniej więcej to brzmi. Wybaczcie mi tą wybitnie słowiańską wymowę tego angielskiego słowa. Jak dobrze wiadomo, dowolna pentoda jako lampa mocy może być podłączona tak, aby działała jak trioda. Po prostu podpina się drugą siatkę, albo też siatkę ekranującą do anody. Jeśli założymy, że ten sam zasilacz B+ jest używany bezpośrednio do anody i siatki ekranującej, również w układzie pentodowym, tak jak w omawianych układach, różnica między pracą pentodową i triodową polega na tym, co dzieje się z napięciem siatki ekranującej podczas kołysania się napięcia sygnału na anodzie. Jako pentoda lampa osiąga maksymalne wzmocnienie i sprawność, a krzywe charakterystyki anody są prawie poziome z kolanem na lewym końcu. W trybie triody napięcie sygnałowe prądu zmiennego podawane do drugiej siatki pentody jest pełnym napięciem anody, która jest z nią bezpośrednio sprzężona. To bardzo radykalnie zmienia krzywe anodowe na konwencjonalny tryb triodowy, w którym jedyna krzywizna charakterystyki znajduje się na dole. Zmniejsza również znacznie wydajność, usuwając obszar poprzednio zajmowany przez kolano pentody. Nie można już powodować tak dużych wahań prądu i napięcia anody, niezależnie od tego, jakie jest wahanie siatki sterującej. Wygląda więc na to, że idealna lampa byłaby jakimś kompromisem między triodą a pentodą. To właśnie oznacza pracę ultralinear. Zamiast utrzymywania stałego napięcia na siatce ekranującej, jak w układzie pentodowym, lub odchylania napięcia na niej tak samo jak na anodzie, jak w układzie triodowym, są one podłączone do odczepów w uzwojeniu pierwotnym transformatora głośnikowego. Daje to efektywne charakterystyki anodowe, które są pośrednie między typami pentodowymi i triodowymi. Wydajność jest zbliżona do wydajności pracy pentodowej, ale efektywna rezystancja i liniowość anody, a także tolerancja zmian obciążenia są bliższe triodzie. Należy zauważyć, że Ultralinea jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Acro Products, która opracowała do tego celu pierwszy transformator. Innym terminem dla tego obwodu jest odczepiony ekran, ale nazwa się nie przyjęła. Po wyjaśnieniu tych różnic między obwodami pojawia się ostatnie nieuniknione pytanie. No cóż, jak myślisz, który z nich jest najlepszy? Na początek cztery obwody wykorzystujące działanie pentodowe z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, w tym stopień sterujący, osiągają ten sam cel różnymi środkami. Nie ma powodu, dla którego któryś miałby to robić lepiej niż inne pod jakimkolwiek względem. Lampy wyjściowe działają w ten sam sposób. Każdy z tych obwodów może działać gorzej, jeżeli użyje się innych wartości prądowych i napięciowych obwodu innych niż optymalne lub przy użyciu gorszych komponentów, a szczególnie w szczególności transformatora głośnikowego. Wersja Macintosha Unity Couplet ma bifilarny transformator głośnikowy. Cyklotron unika tej skrajnej zależności od transformatora głośnikowego, ale transformator zasilający i inne części podwójnych zasilaczy B+, mogą przyczynić się do jakości dźwięku w sposób nietypowy dla zwykłych wzmacniaczy. Wersja National musi mieć prawidłowo sprzężone uzwojenie siatki ekranującej. Wymaganie, które jest wprawdzie łatwiejsze niż niektóre problemy z transformatorem głośnikowym, ale musi być spełnione. W układzie z podwójnym sprzężeniem transformatory głośnikowe są całkowicie niekrytyczne dla wydajności obwodu, ale w odczepianej siatce ekranującej lamp mocy transformator głośnikowy jest bardziej krytyczny niż w jakimkolwiek innym obwodzie mocy. Z naprawdę dobrym transformatorem obwód ten z pewnością będzie dobry, ale ze słabym transformatorem obwód staje się dużo gorszy niż inne. To nie jest takie proste jak wstawianie odczepów we właściwych punktach procentowych. I wreszcie tutaj,
Ktoś, kto zwykle zwraca uwagę na jedną z popularnych marek wzmacniaczy, która wykorzystuje proste wyjście przeciwsobne z pentodą, z ogólnym sprzężeniem zwrotnym i taki wzmacniacz brzmi bardzo dobrze. Jak to ocenić? Często to pytanie zadawane jest w tonie, ten wzmacniacz brzmi dobrze, a czy powinien? Oczywiście, kiedy wszystko brzmi dobrze, jest ku temu powód. Przynajmniej musi być jakiś powód, kiedy tego nie robią. Pozwolę sobie przedstawić hipotetyczne porównanie. Proszę zauważyć, że jest ono hipotetyczne i nie próbować dopasować do żadnego z rzeczywistych wzmacniaczy. Jeden wzmacniacz może składać się z dobrego stopnia wyjściowego, na przykład z odczepianą siatką ekranującą z dobrym transformatorem głośnikowym. Ale wtedy ogólne sprzężenie zwrotne, w tym stopień wyjściowy, może nie być tak zaprojektowane, aby dawać porządne osiągi dorównujące końcówce mocy. Inny wzmacniacz może być prostym wzmacniaczem pentodowym ze stosunkowo niedrogim transformatorem głośnikowym, ale ze starannie dobranym stopniem wyjściowym i porządnie obliczonym sprzężeniem zwrotnym. I drugi wzmacniacz może w efekcie brzmieć lepiej przy znacznie niższych kosztach. Oznacza to, że nie można dogmatyzować kwestii najlepszego stopnia wyjściowego, stopnia sterującego i odwracacza fazy. Dobrze zaprojektowany wzmacniacz będzie działał lepiej niż źle zaprojektowany, chociaż ten ostatni może zawierać najlepsze obwody. Czyżby obwody wyjściowe wzmacniaczy mocy nie dało się już poprawić? W końcu osiągnęły one szczyt rozwoju w latach 60., kiedy to na pole bitwy wkroczyły tranzystory. Zresztą na przykładzie kilku wzmacniaczy asymetrycznych, na których omówienie poświęciłem jeden odcinek, i na przykładzie kilku wzmacniaczy w serii Williamsona mogliśmy zobaczyć, że obwody te można dopieścić do perfekcji. Ale pan Menno van der Veen uważa inaczej. W Glass Audio w numerze 3 z 99 roku pojawił się artykuł jego pióra, który omawia całkiem nowe konfiguracje stopni mocy. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że obwody te zastrzeżone są patentem. Stosowną informację widzicie na tablicy. Pozwolę sobie jednak zacytować fragmenty wspomnianego artykułu, żeby przybliżyć ideę sprzężeń przez transformator głośnikowy, które mają poprawić brzmienie, odpowiedź impulsową, zmniejszyć impedancję wyjściową wzmacniacza i poszerzyć pasmo przenoszonych częstotliwości. Artykuł zaczyna się słowami, które warto przytoczyć. Dzięki przełomowym pracom projektowym, jakie autor przedstawia tutaj, przyszłość wzmacniaczy lampowych, która osiągnęła swój szczyt około połowy XX wieku, wydaje się dość silna, gdy wkracza się w nowe tysiąclecie. Pierwsze wzmacniacze lampowe były zbudowane z triot sprzężonych bezpośrednio z głośnikami o wysokiej impedancji, z transformatorami międzystopniowymi, ale bez transformatorów głośnikowych. Zapotrzebowanie na większą moc wyjściową doprowadziło do równoległych triod i triod w konfiguracji przeciwsobnej z symetrycznym transformatorem głośnikowym. Opierając się na badaniach nad redukcją wzmocnienia częstotliwości radiowych na siatce sterującej, wynaleziono siatkę ekranującą, w wyniku czego powstały lampy tetrodowe, a później pentodowe. Szybko rozwijająca się technologia lamp umożliwiła zastosowanie triod i pentod o dużej mocy, co zaowocowało wzmacniaczami o większej mocy wyjściowej. W latach 40. XX wieku Hafler i Keroes, Peter Walker i McIntosh oraz wielu innych dokonali takich wynalazków, w wyniku czego powstały wysoce zaawansowane wzmacniacze o ogromnej mocy wyjściowej. W tamtych czasach wynaleziono sprzężenie zwrotne siatki ekranującej, to jest konfiguracja ultraliniowa, i sprzężenie katodowe, nadal używane w słynnych wzmacniaczach Audio Research. McIntosh szczególnie zasługuje na honorowe miejsce ze swoimi słynnymi wzmacniaczami sprzężonymi w układzie Unity, których używał kombinacji sprzężenia zwrotnego katody i siatki ekranującej. Po latach 50. na skutek rozwoju nowych pomysłów we wzmacniaczach lampowych spadła różnorodność obwodów lampowych i ogólnie przyjęto standardowe konstrukcje takie jak na przykład wzmacniacze przeciwsobne Lafayette 2x EL84 w trybie pentodowym z dość dużą ilością ogólnego ujemnego sprzężenia zwrotnego i mocą 12 W w paśmie od 20 Hz do 30 kHz. Takie wzmacniacze znajdowały się w wielu salonach melomanów i były typowe dla przyjemnego słuchania muzyki z płytami o prędkości 33 1/3 obrotu na minutę na gramofonie z przetwornikiem piezoelektrycznym. Następnie wynalezienie tranzystora i jego szybki rozwój w latach 60. prawie zdusił nowe pomysły na lampy. Wprowadzono na rynek wyjście beztransformatorowe, czyli OTL, ale wyprodukowanych wzmacniaczy było bardzo mało i raczej były one high-endowe. Choć ta nowa technika, podobnie jak wiele innych znakomitych pomysłów, nie stała się standardem.
Obecnie wzmacniacz lampowy, niezależnie od konfiguracji, uważany jest za instrument muzyczny par excellence. Wzmacniacz triodowy w konfiguracji single-ended, czyli SE, jest nawet synonimem ekstremum wysokiej jakości wzmocnienia, znacznie przewyższając każdy projekt wzmacniacza tranzystorowego. Rysunek przedstawia kilka wzmacniaczy lampowych typu przeciwsobnego. To są tylko lampy mocy i uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego. Anody są połączone do uzwojenia pierwotnego katody do masy w obwodach 1, 2, 3, a środek uzwojenia pierwotnego do źródła zasilania B+. Ktoś mnie kiedyś zapytał, co oznacza B+. Po prostu battery plus. Dawniej na początku stosowano baterie anodowe i stąd w angielskiej literaturze zostało oznaczenie zasilacza B+. Obwody sterujące nie są pokazane, zakładamy idealne sterowanie. Z tego powodu, że dużo osób pomija fragmenty filmów, powtórzmy, co znamy. Gdy siatki ekranujące są podłączone do zasilacza wysokiego napięcia, mamy standardowy wzmacniacz pentodowy przeciwsobny, obwód pierwszy. Przy siatkach ekranujących podłączonych do odczepów na uzwojeniu pierwotnym, to jest około 33 lub 43%, wzmacniacz jest w konfiguracji ultraliniowej, to jest obwód drugi. Kiedy podłączymy siatki ekranujące z ich anodami, lampy będą zachowywać się jak triody i mamy wzmacniacz triodowy przeciwsobny, jak na obwodzie trzecim. Przechodząc od połączenia pentody przez ultraliniowy do triodowego, moc wyjściowa maleje, zwiększa się szerokość pasma i współczynnik tłumienia, a zniekształcenia maleją przy prawidłowym ustawieniu prądów spoczynkowych lamp. Te pierwsze trzy obwody są obecnie standardową praktyką i dają doskonałe wyniki nawet w porównaniu z konstrukcjami single-ended. Zasadniczy sposób myślenia w tych pierwszych trzech wzmacniaczach polega po prostu na zastosowaniu lokalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego między lampami mocy a transformatorem głośnikowym. Im więcej ujemnego sprzężenia zwrotnego na siatkach ekranujących, tym lepsze właściwości wzmacniacza. To lokalne sprzężenie zwrotne w najczystszej postaci. Jednak przechodząc od pentody do triody, lepsze właściwości uzyskuje się kosztem mocy wyjściowej. Czy nie istnieje obwód lub sposób myślenia, który utrzymuje moc wyjściową, jednocześnie podnosząc współczynnik tłumienia, a także zakres częstotliwości i liniowość? Tak jest. W obwodach 1, 2, 3 tylko siatki ekranujące są używane do ujemnego sprzężenia zwrotnego. Dlaczego nie użyć również katod albo siatek sterujących lamp mocy? McIntosh i Quad pokazał, że ten sposób myślenia jest skuteczny. W obwodach od 4 do 8 na rysunku katody są połączone z oddzielnymi uzwojeniami zwrotnymi katody, których połączenia fazowe są takie, że katody otrzymują ujemne sprzężenie zwrotne. Jedyną różnicą w obwodach wzmacniacza od 4 do 8 jest sposób podłączenia siatek ekranujących do transformatora głośnikowego. W obwodzie 5 siatki ekranujące są podłączone do zaczepów na przeciwległych połówkach uzwojenia pierwotnego, co skutkuje dodatnim sprzężeniem zwrotnym na siatkach ekranujących. Dzięki starannemu zrównoważeniu dodatniego sprzężenia zwrotnego siatki i ujemnego sprzężenia zwrotnego katody, możemy skonstruować wzmacniacz o bardzo dużej mocy z dużym współczynnikiem tłumienia. Ten nowo wynaleziony wzmacniacz nosi nazwę Superpentoda. Obwód 6 pokazuje tylko sprzężenie zwrotne katody, a zalety tego obwodu są całkiem znane na całym świecie. Obwód 7 wykorzystuje ujemne sprzężenie zwrotne katody w połączeniu z ujemnym sprzężeniem zwrotnym z siatką ekranującą, co skutkuje dużą mocą wyjściową i liniowością i współczynnikiem tłumienia, znacznie przewyższającym standardowy obwód triody przeciwsobnej. Ten obwód też jest nowo wynaleziony. Nazywa się to wzmacniaczem supertriodowym. I wreszcie obwód numer 8 pokazuje kombinację ujemnego sprzężenia zwrotnego katody i 100% ujemnego sprzężenia zwrotnego z siatką ekranującą, zapewniając zachowanie triody przeciwsobnej z mniejszą mocą wyjściową, ale wyjątkowo dobrą liniowością i współczynnikiem tłumienia. Obwód 4 będzie omówiony szczegółowo w osobnej serii, ponieważ jest stabilny tylko w specjalnych warunkach określonych przez McIntosha z lokalnym współczynnikiem sprzężenia zwrotnego równym 1. Do tej pory przygotowałem kilka tłumaczeń z artykułów omawiających ten typ stopnia mocy i o ile czas pozwoli, to Unity Couplet
i OTL omówię jeszcze w tym roku. Pan Menno van der Veen przygotował specjalny obwód wzmacniacza mocy przypominający Williamsona z nowym transformatorem głośnikowym własnego projektu. Nosi ten transformator oznaczenie VTV2010-CFB/H. Pomierzył moc z różnych obwodów przedstawionych na wcześniejszych rysunkach z wyjątkiem obwodu Macintosha. Przy napięciu zasilania 450 V i prądzie spoczynkowym 45 mA na lampę EL34 uzyskał wyniki jak w przedstawionej tabeli. Szczególnie wysoka moc uzyskana jest w obwodzie z rysunku 5. Użycie tetrody takiej jak SV6550C daje nieco mniejszą moc, około 60 W. Czy pentody zachowują się inaczej niż tetrody wiązkowe? Tak. Prawdziwe pentody pozwalają na przesunięcie linii charakterystyk lamp w lewo, gdy zmienia się sprzężenie zwrotne siatka ekranująca, siatka sterująca, co skutkuje większą mocą wyjściową. Tetrody mocy strumieniowe na to nie pozwalają, więc nie wykazują tak niezwykłej mocy 80 W, jaką można uzyskać w lampach EL34 w obwodzie 5. Jednak tetrody strumieniowe mają inne szczególne zalety, które sobie omówimy kiedy indziej. Widać jednak, jak zmieniał się współczynnik tłumienia. W tabeli pierwszej obwody od 1 do 3 przedstawiają standardowe wyniki. Standardowy obwód pentodowy przeciwstawny działa prawie jak źródło prądu z bardzo dużą impedancją wyjściową, a co za tym idzie, bardzo małym współczynnikiem tłumienia. Teraz porównajmy obwody 5, 6, 7 z obwodem numer 1, a zobaczymy, że połączenie siatki ekranującej i sprzężenia zwrotnego katody daje znacznie większy współczynnik tłumienia, a co za tym idzie, lepiej kontrolowaną odpowiedź basów, bez stosowania nieprzyjemnego, ogólnego, ujemnego sprzężenia zwrotnego z wyjścia wzmacniacza do wejścia. Wnioskiem jest to, że nowe obwody 5 i 7 oraz znany obwód 6 oferują duże możliwości energetyczne w połączeniu z dużymi współczynnikami tłumienia i wysoki stopień liniowości. Niestety nie znam szczegółów obliczenia układów super. Autor informuje tylko, że zdecydował się na wysoki prąd spoczynkowy, bo jak napisał, czy warto rozważyć wybór tak dużego prądu spoczynkowego i w konsekwencji skrócenie żywotności lampy? Prosty powód jest taki, że jakość dźwięku staje się zadziwiająco czysta i stabilna w porównaniu z niższymi ustawieniami prądu spoczynkowego. Krótsza żywotność lampy, około 1600-2000 godzin w porównaniu do 6000 godzin przy 45 mA, może być bardzo akceptowalną ofiarą. Szczegóły budowy wzmacniacza i testów znajdują się we wspomnianym magazynie Glass Audio. A co napisano tam na temat wrażeń dźwiękowych? Na pewno jest to opinia subiektywna, ale posłuchajmy. Do badań użyłem lamp mocy EL34, ponieważ do uzyskania takich wyników niezbędne były prawdziwe pentody. Jednak do moich testów odsłuchowych i subiektywnej oceny zdecydowanie wolę SV6550C z maksymalną mocą wyjściową blisko 60 W przy prądzie spoczynkowym 75 mA na lampę. Wiem, że żywotność lamp jest przez to krótsza, ale jakość dźwięku jest zadziwiająco lepsza w porównaniu z niższymi ustawieniami prądu, więc nie przejmuję się krótszą żywotnością lamp. Omówię teraz bardziej szczegółowo dwa nowe obwody 5 i 7. W obwodzie superpentodowym, czyli 5, zakres dynamicznej mocy i pchnięcie są imponujące. Mocno kontroluje to dźwięk i daje bardzo akceptowalną, otwartą scenę dźwiękową. Obwód ten wykazuje dobrą kontrolę basów. Jest bardzo odpowiedni do dynamicznych zastosowań o dużej mocy, takie jak instrumenty muzyczne, i zachowuje się znacznie lepiej, jeśli chodzi o kontrolę basów i mniejsze zniekształcenia, niż standardowa konfiguracja pentodowa obwodu z rysunku numer 1. Jednak absolutnym zwycięzcą jest obwód numer 7. Zbierz wszystkie dobre cechy, to tam je znajdziesz. Detale, przestronność są niezwykle czyste, szybkie, otwarte i dobrze kontrolowane. A wszystko to słychać w szczegółowej i bardzo dużej scenie dźwiękowej, w której wyraźnie słychać nawet upadek szpilki. Kontrola basów jest niezwykle zwarta i mocna. Pomiary wykazały bardzo niskie zniekształcenia harmonicznych i intermodulacyjne. To w połączeniu z większym współczynnikiem tłumienia wyjaśnia postrzeganą czystość dźwięku. Spróbuj, będziesz zdumiony. Aby wyjaśnić wszystkie te dobre cechy, pozwólcie, że przedstawię nową wielkość, którą tutaj wprowadził autor tego opracowania. Dynamic Damping Factor Distortion, DDFD. Jak wiadomo, we wzmacniaczu przeciwsobnym transformator głośnikowy łączy prądy dwóch lamp mocy w jeden efektywny prąd sterujący.
Najniższe zniekształcenie występuje, gdy złożone charakterystyki lamp dają nowe, równo długie odcinki prostej. Czynnikiem tłumiącym wzmacniacza jest tak naprawdę nachylenie tych linii. Jednak linie mogą być równej długości, gdy przecinają linię obciążenia podstawowego transformatora głośnikowego, ale nadal mają różne nachylenia, co wskazuje, że współczynnik tłumienia będzie się zmieniał wraz z ilością mocy wyjściowej. Obliczenia pokazują, że zbocza te silnie zależą od wartości prądu spoczynkowego. Im większy ten prąd, tym bardziej wyrównane są zbocza. Oznacza to, że przy większych prądach spoczynkowych współczynnik tłumienia będzie bardziej stały. W konsekwencji zniekształcenie napięcia wyjściowego spowodowane zmienną impedancją wyjściową wzmacniacza będzie teraz minimalne. Ta teoretyczna koncepcja DDFD jasno wyjaśnia, dlaczego duże prądy spoczynkowe brzmią lepiej niż małe. Impedancja wyjściowa wzmacniacza będzie wówczas stała i zapewni kontrolę ruchu membrany głośnika przy wszystkich poziomach mocy wyjściowej. Bardzo dobrym wynikiem jest bardzo szybko reagujący wzmacniacz. To wyjaśnia moją subiektywną preferencję dla poziomów prądu spoczynkowego 75 mA z lampami SV6550C. Koniec cytatu. Autor dalej opisuje impedancję swojego transformatora na uzwojeniu pierwotnym i wtórnym. Ale uwierzcie, trudno jest odtworzyć taki skomplikowany transformator w zaciszu domowym, zwłaszcza, że to toroid. Niemniej można spróbować kupić takie transformatory u autora albo zasięgnąć u niego informacji, gdzie je kupić. Zapytania licencyjne dotyczące powielania i produkcji w celu sprzedaży handlowej należy kierować do Menno van der Wijn. Mam nadzieję, że ten adres i numer telefonu są jeszcze aktualne. W końcu minęło 20 lat. Czy w takim razie warto podnieść prąd spoczynkowy w swoim wzmacniaczu przeciwsobnym? Takim, który macie w domu. Przestrzegam przed takim działaniem. W efekcie może to przynieść spalenie transformatorów. Nie róbcie tego. Każdy wzmacniacz powinien pracować w zakresie ram opisanych przez producenta. Dlatego wszelkie przeróbki powinno wykonywać je zgodnie z regułami i wiedzą, jaki skutek może przynieść ta modernizacja. Do tematu różnych stopni mocy pewnie jeszcze wrócimy. Mam nadzieję, że temat Was zaciekawił. Zapraszam do podzielenia się opiniami na temat różnic brzmieniowych przedstawionych tutaj układów. Tylko uprzedzam, że napisanie, że Ultra Linea jest najlepszy, nic nie wnosi. Czekam na opisowe komentarze o Waszych wrażeniach w obcowaniu z odtwarzaną przez takie urządzenia muzyką. Co Wam się podobało? Jakie szczegóły brzmienia Was zachwyciły, a inne odtrąciły? Pozdrawiam Was serdecznie. Tschüss! Znalazłem taki artykuł i właśnie go czytam. I myślę, że użycie kilku fragmentów tego artykułu, żeby wyjaśnić, jakie spotykamy stopnie mocy, będzie bardzo pomocne. Zwłaszcza, że tutaj pan Menno van der Wijn ładnie zrobił schemat wszystkich typów omawianych przez siebie konfiguracji stopni mocy. Więc rozpoczynam tłumaczenie tego artykułu. Nie jest to dużo, to jest 6 stron z rysunkami, więc myślę, że jakieś 6-7 godzin powinienem sobie poradzić z przetłumaczeniem tego tekstu. And Macintosh has shown that the line of thinking is successful. I Macintosh pokazał, że ten sposób myślenia jest skuteczny. Ok, dobrze. Dalej, co mamy? Gdyby kogoś zastanawiało, jak redaguję tekst, który przetłumaczyłem, to po prostu go czytam. Jeżeli jest napisany po polsku, to jest ok. Jeżeli coś mi się nie podoba, jakiś zwrot, jakieś wyrażenie, to po prostu go koryguję. Żywotność lamp jest teraz... Jeszcze raz. Wiem, że żywotność lamp jest przez to krótsza, ale jakość dźwięku jest zadziwiająco lepsza w porównaniu z niższymi ustawieniami prądu, więc nie przejmuję się krótszą żywotnością lampy. Omówię teraz bardziej szczegółowo dwa nowe obwody, piąty i siódmy. W superpentodzie, obwód piąty, dynamiczna moc i nacisk, co ja tu napisałem? Daje to bardziej akceptowalną startosem. No tak mogłoby zostać. Obwód 7, dobra. Nie mamy wpadek. Jedziemy dalej. W konsekwencji zniekształcenie napięcia wyjściowego W konsekwencji zniekształcenie napięcia wyjściowego spowodowane zmienną... Nie, jeszcze raz.
Skupmy się. W konsekwencji zniekształcenie napięcia wyjściowego spowodowane zmienną impedancją wyjściową wzmacniacza będzie teraz minimalne. Ale jestem zmęczony już tym tekstem. Stabilne. Następnie można zastosować. Następnie można zastosować konwencjonalne ogólne sprzężenie zwrotne bez poważnych problemów ze stabilnością warunkową. Często spotykaną w stopniach wyjściowych typu pentodowego. No albo przynajmniej szeroką. Albo przynajmniej szeroką odpowiedź częstotliwościową. Istotną cechą takiego układu jest dostarczenie szczelnie, jeszcze raz. Istotną cechą takiego układu jest dostatecznie szczelne sprzężenie prądów wyjściowych z obu lamp. Lampy pojedynczo nadal mają swoje. Należy zauważyć, że ultra linea jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Arco Pro. Nareszcie. 5 godzin edycji, poprawiania, dogrywania i jeszcze gdzieś pewnie coś bym znalazł, gdybym jeszcze raz to przesłuchał. No dobra, teraz muszę zrobić jakieś rysunki, bo te, co mam tutaj w materiałach, się nie nadają. Dobra. Muszę porysować właśnie takie rzeczy.
jeszcze robię błąd. Ultra linia. Ultra linia. Tak mniej więcej to brzmi. Wybaczcie mi tą wybitnie słowiańską wymowę. Do angielskiego słowa. Jak dobrze wiem. Dobrze wiadomo, dowolna pentoda jako lampa. Chwila przerwy w produkcji filmu. Idę zrobić kawę. Czytam komentarze, które są napisane pod filmem o Yamahach. Tata jest dumny z syna, musisz wiele osiągnąć. Szanowny panie Jacku, niestety wpisuję pana na listę zbanowanych widzów. Nie lubię takich kpiarskich komentarzy, więc dlatego zanim coś nie napiszecie, zaznajomcie się z zasadami udzielania komentarzy. Przykro mi, ale to jest kanał, gdzie unikamy takich treści. Przekaźniki wymienia się nie czyści w takim sprzęcie. Wyczyściłem, działają, więc o co chodzi? Liczy się efekt, a nie jakieś audiofilskie zasady, tak? Albo jakieś poglądy, nie wiadomo skąd. Tak, mając otwarty ten projekt tutaj, powiem wam, co robię. W tej chwili dopasowuję tablice, które są wyświetlane w filmie, do narracji. Narrację mam zapisaną tutaj. Sobie tą narrację czytam, dopasowuję tablicę, biegam do internetu, szukam niektóre rzeczy. Mam także oryginalny artykuł, z którego korzystam w razie, gdyby mi się zdarzyła jakaś pomyłka. Tu jeszcze muszę przygotować tą tablicę, dwójkę i jedynkę. A to jest moc wzmacniacze w różnych konfiguracjach. Muszę jeszcze przygotować te rysunki, chociaż myślę, że skorzystam z oryginalnych, z adnotacją, że właścicielem rysunków jest pan Menno van der Wijn. No i tak zaoferowany siedzę tutaj, robię ten film i niestety spaliłem obiad. Także dzisiaj na obiad będą ziemniaki z masłem. I to jest drugi dzień. Wczoraj zrobiłem całą narrację w Audacity, powywalałem wszystkie potknięcia i robiłem to na nagranie narracji oraz wywalanie potknięć zajęło mi około 5 godzin. A dzisiaj siedzę czwartą godzinę, 4,5 godziny, robię sobie obiad i po obiedzie lecę na warsztat, także prawdopodobnie dzisiaj filmu nie skończę, bo mam na warsztacie rozgrzebane dwa urządzenia, które muszę dzisiaj lub jutro wypchnąć z domu. No i tak widzicie, niby 20 parę minut narracji, ile tutaj mam, 26 minut narracji, wyszukanie odpowiednich tablic, spasowanie tego z narracją, bo to wiecie, klikacie sobie na tablicę, dobieracie sobie czas trwania wyświetlania takiej tablicy. Jeszcze pomysły, jak was zaciekawić, na przykład jak wyedytować taki rysunek tutaj. Opowiadam na przykład o sprzężeniu przez siatki, no to w tym momencie zaznaczam, żeby łatwiej było wam znaleźć takie siatki na tym schemacie, bo nie każdy ogarnia to od razu, prawda? Także nie skarżę się, ale nagranie takiego filmu zabiera około 10 godzin. Możecie spróbować sami przygotować i zobaczyć, jak to wygląda. Nagranie narracji, następnie edycja narracji, żeby wszystkie oddechy, świsty, samochody przejeżdżające ulicą wywalić z tego, szczekający pies, nie wiem, włączy się lodówka, zadzwoni telefon. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. No, potem po nagraniu narracji i edycji, no to trzeba przygotować tablicę. Można zostawić oczywiście jedną tablicę przez cały film i słuchać tego jak audiobooka, ale przecież nie o to chodzi, prawda? Że mam nadzieję, że tym suplementem, jak robię te filmy,
zobaczycie, ile pracy to kosztuje. I jeżeli rzeczywiście gdzieś tam potknę się, to komentarz będzie napisany w sposób uprzejmy, że doceniacie taką pracę, ale gdzieś tam się walnąłem. A nie człowieku, żeś tam głupotę walnął i tyle, nie? No takie komentarze, tak jak przekazałem wam przed chwilą w przerywniku, nic nie wnoszące do filmu, a krytykujące niepotrzebnie i wnoszące zamęt. Także ja kontynuuję pracę. Myślę, że jeszcze z godzinkę nad tym posiedzę. I ten suplement jeszcze wam pokażę. Bo mało tego, że to tutaj gramy, to jeszcze trzeba obejrzeć, całe 26 minut poświęcić, czy nie zrobiłem błędu gdzieś z tablicą. Potem zrobić renderowanie i sprawdzić, czy się nie przesunął dźwięk, co bardzo często zdarza się w Nero Video. No dobrze, jeszcze format. Niech będzie super rozdzielczość. Tutaj nie to, to 30 klatek, dobrze, ok. No, chciałem zrobić rendering, ale niestety błąd podczas operacji eksportu. Takich niespodzianek jest wiele. Nie wiem, czy to jakiś kodek się wysypał, czy cokolwiek innego. Muszę robić od nowa. Najlepiej w tym momencie to zrobić. Konfiguruj, jest standardowe wszystko. Albo zostawmy to, co było. Przeglądaj, trzeba to nazwać, czyli to zapisz, eksportuj i z godzinka poleci na pewno. ETA, czyli to co do końca. 2 godzinki, nieźle. Wyrenderowany film trzeba jeszcze obejrzeć. Witam serdecznie wszystkich. Czy nie ma błędów? Kiedy już dogłębnie przeanalizowaliśmy układ. I to wszystko.